Siema, 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 cześć, 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 witajcie na dobranocce u majstra, czyli u mnie. Jestem zwycięzcą drugiej edycji programu LEGO Masters, nazywam się Łukasz Górecki i bardzo miło mi jest Was powitać na tej dobranocce. Mam nadzieję, że poprzednie streamy na TikToku i nagrania na YouTubie podobają Wam się i jesteście na bieżąco. Tym razem nie będziemy budowali Ekto. Ekto 1, tym razem jestem gdzieś indziej i mam dla Was niesamowitą niespodziankę. Cześć Paulinka! Paulinka? Cześć Paulinka, cześć Dominika, cześć Dawix, cześć Agatka, cześć Julia, cześć Max, cześć Dawix76, dzień dobry Misiu, cześć, cześć, dzięki Dominika za gifcika, siema Miki, witam wszystkich, cześć, 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 dobra, słuchajcie, dobra, dzięki Dominika za kaweczkę, serducho dla Ciebie, słuchajcie, co robię, dzisiaj chciałem ogólnie powiedzieć tak, że nie będziemy składali tego Ekto jedynkę. Cześć Fabian, siema, siema. Takie, chciałbym rzucić wyzwanie komuś. Komuś wyzwanie chciałbym rzucić z LEGO Masters. Nie wiem, czy domyślacie komu, czy znacie tą osobę, czy nie, ale chciałbym rzucić wyzwanie jednej osobie na budowanie. Siema Jasieniowe Klocki, cześć. Jak wiecie, to będziecie mogli później obejrzeć. Siema Piotr Gzyl, elo, elo. Słuchajcie, postaramy się połączyć z jedną osobą z LEGO Masters. I rzucić wyzwanie tej osobie. Mam tutaj specjalne kartki. Cześć, cześć, cześć Aśka. Cześć Aśka Supińska. Elo, elo. Mam tu specjalne kartki. Mam tutaj długopis, żeby pisać tematy. Mało tego, to mam tutaj losowe klocki. Takie, wiecie, zielone klocki. To jest taki speed building. Zrobimy coś na tej zasadzie. Więc dzisiaj nie będziemy składali tego Ekto. I słuchajcie, do kogo byście chcieli, żebym zadzwonił z programu LEGO Masters? Co? Wow! Dzięki Dominika za kaweczkę! Serducho dla Ciebie! Dzięki Aśka w ogóle za kaweczki! Dziękuję za bierzenie celu! Dzięki! Cześć! Celu obernięty! Dzięki wielkie! Czekajcie! Do Maćka i Klocki! Maciek i Klocki! Do Brawi! Kto to jest Brawia, Filip? Kto to jest Brawia? Słuchajcie! Ogarniemy tutaj wszystko. Jeszcze ustawię kaweczki, no bo majster musi kawkę pić, jak to na warsztacie. Wow! Dziękuję za serducho. Dziękuję, dziękuję, Aśka, za serduszko. Do Maćka i Klocki. Kogo jeszcze znacie? O, chciałbyś do Piotrka Rybaka zadzwonić. Ciekawie, Piotr. Do cioci Lego chyba. Chcielibyście zadzwonić, żeby zadzwonił do cioci Lego i wyzwał ją na pojedynek? Taki, wiecie, na Lego. Wysypuję tu na stół i budujemy. I budujemy takie wyzwanie. Co? No dobra. No to teraz ja będę wbijał na swój... Dziękuję Dominika. Będę wbijał w tym momencie i postaram się dodzwonić do tej osoby i zobaczycie z kim się połączę. W takim razie już dzwonię do tej osoby. Mam nadzieję, że ona też w tym momencie prowadzi live'a, ta osoba. No niestety nie prowadzi jeszcze live'a ta osoba. Ale okej. Okay. Dobra, to poczekajmy chwilę. Na pewno niedługo się podłączy. I będzie można ogarniać live'a. Chwilka. No jak to zrobić? Ja nie wiem. Już. Zaraz wyzwiemy kogoś tutaj na pojedynek. No nie. Goście. No way. Jak to jest? Połącz się ze swoimi widzami. Okej. Okay. Wyłącz wspólną transmisję. No nie. Czekajcie. Ja ogarniam to jak mogę, tylko i wyłącznie. O, jest. Dobra. Jest. Dobra. Mamy osobę. Siema Piotr. Hej, dzień dobry. Smacznej kawusi, miłego dzionka. Cześć, Piotr. Słuchaj, Piotr. Jest taka sytuacja. Wyzywam Ciebie na pojedynek. W LEGO Masters, byliśmy w drugiej edycji LEGO Masters. Wszyscy moi widzowie Ciebie witają, czyli Jasieniowe Klocki. Witają Ciebie wszystkie inne osoby, które są u mnie na czacie. Bardzo fajnie mi jest znowu widzieć Twoją mordkę ucieszoną, jak zawsze. Słuchaj, Piotr. Aśka Supińska też Ciebie wita. Dawid z Ciebie też mówi, Dawid do Ciebie siemka. Słuchaj, Piotr. No. Jak wiadomo, w LEGO Masters bardzo mocno się wspieraliśmy razem. Mhm. I co mogę powiedzieć? W tym momencie przyszedł ten moment, kiedy chciałbym rzucić Tobie wyzwanie.
Czy przyjmujesz moje wyzwanie? No dobra, jakie to wyzwanie, pani majster? Słucham. Dobra, wyzwanie jest takie. Mam tutaj parę losowych klocków. Mhm. Teraz, czy ty masz jakieś zielone losowe klocki? Co się znajdzie? Mam zielone roślinki, to zaraz tutaj z nich wyczaruję klocki. Także daj mi 5 sekund, aby pościnać listki, dobra, i zaraz będzie zielony klocek. Dobra, okej, okay, dobra. Słuchaj, to tak, to ja wysypuję swoje zielone losowe klocki. Aha. A ja tutaj zacznę podgrzewać przy Andrzejach i zaraz też wyczaruję coś, nie? A co? I jak widzisz, tu jest mój stół pełen klocków. Patryk Pegielego też cię pozdrawia. Dzięki Aśka za kaweczki. I słuchaj, będziemy mieli coś takiego. Ja zapiszę trzy rzeczy ode mnie. Nie wiem, czy jesteś przygotowany, czy nie. Trzy tematy ode mnie, trzy tematy od ciebie. Będziemy losowali po jednym temacie i będziemy budowali. Oczywiście zrobimy sobie batelkę, czyli pojedynek. Mhm. Zacznijmy pojedynek już teraz. Zobaczmy, jak to działa. Co to jest w ogóle? Czekaj. Możesz przyjąć ten pojedynek. Słuchajcie, jest kółka na pojedynek. Tapujcie, nie dawajcie gimcików, po prostu tapujcie. Wszyscy tapujcie, jak wlezie. Mhm. Jedziemy z tym. Zrobimy taki pojedyneczek sobie, więc Piotr. Słuchajcie. Siema, Pegielego. Tyś Patryczek. Jesteś tak, że tak powiem, najbardziej blisko mi osobą z Lego Masters. Poza Wiśkiem oczywiście, no i poza wszystkimi innymi osobami, ale tak. Jest osobą, która mega, mega dużo dawała mi dobrych porad. Bo się zarumienię. I była ostoją spokoju i radości. Jesteś jak ten liść, który się nie poddawał temu wiatru. Wiatrowi nawet. Wiatru. Pocahontas miała wiatru. No. Dobra, no nieważne. No nieważne. Okay. To było piękne poetyckie, dziękuję. Czy znalazłeś te zielone klocki? No tak, mam tu pod ręką zaraz w kubku. Masz zielone klocki. No to zapraszam ciebie tutaj. Okej, to co? Teleportacja, nie? Czy coś takiego? No, zapraszam. Dobra, czekaj, tylko sobie wbiję tajny kod w Batmobilu. Nosek tego. Teleportacja. Siema, no Trill. Elo. Widzisz, jak to się wszystko teleportuje? O Jezu. Czekajcie. Piotr się teleportuje. Wow. Siema. Udało się. Dzień dobry. Dobra, to ktoś musi wyciszyć głos, coś nie? Ja już wyciszam i ogólnie. Dobra. Wow. Cześć. Ale mi się w głowie zachwyciło. Siema. Mam nadzieję, że nie słyszycie po głosu teraz. O nie, czemu ty się wyłączy? Dobra, czekaj, jestem. Jesteś, dobra. O nie, teraz będziesz jakiś mikrofon włączyć, nie da rady tego zrobić. Mówisz? Chyba trzeba włożyć. A to jest... Bo. To teraz poczekajcie chwilę, ogarniemy temat. To się nazywa drutowanie majstra. Kto się zawiesił? Dziom. Dobra, czekaj. O. No nie, jednak nie można robić takich rzeczy. Słyszycie echo? Ale tutaj musimy sobie włączyć mikrofon. Okej. Dobra, mamy to. Jest? Okay. Dobra, jest. Elegancko. No dobra. Jest elegancko. No to teraz widzicie nas dwoje. Jest echo, a teraz jeszcze jest echo, tak czy nie? Zaraz przestanie, bo to musi, wiesz, przelecieć trochę bufornie i będzie wszystko okej. Okay. Jest okej teraz. Dobra, w porządku. No dobra, no to jest baterka zrobiona. Słuchajcie, to teraz tak. Nie wiem, ilu widzów jest u ciebie. U mnie jest... Ograniczona ilość? 4, tak, ale wiesz. Jest spoko, słuchaj. Nie, dobrze, bo u ciebie jest mikrofon, więc ten jest, dobra, jest okej. Dobra, aha, bo ty nie masz mikrofonu u siebie. No tak wyszło. A to jak będą cię słyszeli twoi widzowie? Ja będę mieć słuchawki w tym momencie. Czekaj, zaraz zobaczymy. Jest echo. No teraz będzie echo. Nie zaradzę tak robić batelek. Ale jasna. No tak trochę, ale... To idź do siebie do pokoju. Nie, wycisz po prostu głośnik u siebie. Wycisz głośnik u siebie. Głośnik u siebie mam wszyscy. No i dobra. Teraz już nie łapie nam żadnego przegłosu i spokojnie możemy sobie łapać te mikrofony. Teraz okej, okay, czyli teraz będzie wszystko okej. Okay. Dobra. Teraz tak. Mamy to, cześć. Ja słucham o swoich widzów. Trzy propozycje, które umieścimy i będziemy losowali. I Piotr robi to samo u swoich widzów. Mhm. Wezmę sobie nowe karteczki, nie będziesz, bo nie sklał. Trzy propozycje, co będziemy budowali. Jakiś temat, typu, nie wiem,
Tylko nie samochód i nie dom, proszę. Wymyślcie coś kreatywnego, coś takiego, nad czym będziemy mogli się skupić i ustawimy sobie czas na budowę 10 minut. Las. Nie no, las. Kończynę. Koniczyna. Kończyna. O, dobra. Kończyna. Ja zapisuję. Ja kończyna zapisuję. Czy koniczyna? Koniczyna, tak? Koniczyna. Nie, no koniczyna jest za prosta. Krzak, to kończyna. Las z jeziorem, małpę, ogród. O, małpa z zielonych klocków. Liść, nie, bez kitu, nie. No proszę was, mood, serio, ej, dude, hello, dude. No hello. To wymyślcie, moi widzowie, coś tam. Dobra, to czterolistną koniczynę. Kwiatka. Dobra, daj was sobie koniczynę. Koniczyna, no dobra. Koniczyna. A tak z ciekawości. Czterolistna koniczyna, no. Jak coś, to tam mi rośnie w doniczce, jakbyś chciał. O, no trill, elo. Nie no, jelenia, tego, no dobra. Jeleń, zielony to, jeleń, to jest zamknięcie. Zendy Warhola, jelenia. Tutaj koleżanka, pozdrawiam. Tu mogę robić. Więc poszło. Dobra, okej, okay, może być. Znaczy, musiałbym pokazać Piotrasowi. O nie, oh no. O, myślę, że przegrał. Dobra, słuchajcie, no tak, mamy już... Znajdziemy, Piotr, jakieś opakowanie? Dobra, znajdziemy tutaj. To będzie nasze opakowanie. To jest bardzo dobre opakowanie. To będzie opakowanie? Dobra, ej. Chutka, poczekaj. Ogórek, co ma zielony garnek. Halka. Ja mam Halka. Ej, spoko, w sumie Halk jest okej. Okay. Ale Halk też jest, dobra, to ty zapiszesz Halka, tak? Bo Halko, zdjęcia Halk ogólnie ten. Na 4 karty, na 4 ten. 4 strony świata. 4 strony świata i budujemy. Dzięki za Halka. Piłkę, okej, okay. No tak. Tyk. Pudło na 3 kartki. Tak, to jest pudełko na 3 kartki. Tak. Od PG Lego mamy propozycję na dinozaura. Dinożaura nawet. O, to jest spoko. Panowie, to moja kreatywność. Ale co mam zbudować? Mamy zbudować tego jelenia? Ja mam dobra, dinozaura, ja ogólnie dinozaura. Co masz dinozaura? Dinozaur, no jest. Dobra, to ja dam jelenia. Ja dam jelenia. Jeleń. A wiesz, jak jest jeleń po niemiecku? Nie, nie chcę. Das jeleń. Wiedziałem, że będzie coś z das, ale nie wiedziałem, że też trochę polski akcent. Suchar musi być. Okej, okay, dobra. Została nam jeszcze jedna propozycja. No. Statek głowa feta. No nie. Piotras to jest twój ziomek, tak? To już się nie kolegujemy. Dobra. O ty. Boż ty. Żabkę. Nie, no żabka jest zielona. Coś takiego, co nie jest zielone, no. Będzie ciężko nam zbudować, słuchajcie. Jakiś taki absurd. Nawet otwórzcie encyklopedię i pierwsze słowo z brzegu. Nie, mam nadzieję, że to nie będzie wulgulator. Głowy małpy, no nie. Takie, co, to też mi się podoba, ale dziękuję za propozycję, bo naprawdę są super. A wiesz, jak może zbudować łatwo. Cześć Filip, cześć Filip. Cześć Oskar. Samochód właśnie nie, jaskinie też nie, jabłko też nie, bo jabłka są zielone. Samochód, właśnie pierwsze co wymieniłem to nie samochody. No to obraz, no trill. Obraz, okej. Okay. Obraz, dobra, ja zapisuję obraz. A ty obraz... masz obraz coś? No to wymyślałem ja jeszcze jedną rzecz. Ja czekam jeszcze na trzecią rzecz, może ktoś ten... Dobra, ja zapisuję obraz, no trill. Mam całego jednego widza, więc ten... Nie, no spokojnie, słuchaj, to się rozkręci. A ja ten, ja się cieszę, że ktokolwiek mnie ogląda. Się dobra, słuchajcie, drzewo. Elo Kacper, cześć. Mozaikę, róbmy takie bardziej abstrakcyjne rzeczy, dobrze? Kaczkę nie, kaczek mamy już dużo, wstawię tutaj pudło. Las też jest takim w sumie. Las też nie, dobra, zrobisz. Ale Filip, no, dzięki za propozycję. Ale... Okej, okay. To co jeszcze byście chcieli, żebyśmy zrobili? Do mnie, Shreka, Shreka, no nie. Shrek is love, pamiętaj. Co? Shrek is love. No nie, dobra, dinozaury też nie. Masz już dwa, tak. Zamek. O, ja mam zamek. Ty, w sumie? Zamek jest spoko. Z tego zamek? No ale taki leśny zamek? No nie, bez budynków. Szaby, bez budynków. Bez budynków. Nie wiem, no. Sorry. Plecak. Panda. Mam pandę. Panda. O, panda mi się podoba. Ej, zielona panda. Tak, zielona spoko? Panda. Zielona panda będzie spoko. Dzięki, okay, dziękuję. Dobra. Jesteś dobry. Pisujesz pandę. Jest. Okej. Okay. Ty, panda została. Żmiję. Dobra, słuchajcie. Mamy pojemnik na 6 karteczek. Losu. Potrzebujemy środki. Czekaj, bo się ta się przykleiła, bo to się najlepszy źle ją poskładał. Losu. Dobra. Ciekawe kto. To co, dajemy Piotrasowi pierwszemu? Jeszcze pierwszy Piotras. Słuchajcie, Piotras wybiera. W ogóle widzę siebie u Piotrasa, a Piotras siebie u mnie. Dosyć tych zielonych tutaj. No dobra, wezmę te swoje klocki tutaj. A są klocki zwycięstwa. Czekajcie, kradnę Piotrasowi klocki. Ale to wygląda dziwnie. Dalej są. Ej, ale mamy dużo klocków, jest spoko. O, dobra, okej, okay. Słuchajcie, mamy. Dobra, Piotras, wybierasz pierwsze. No.
Będę zbiera pierwszy i wam pokazuję. Nie zagląda sam, tylko pokazuję wam, dobra? Dałem to i oto jest karteczka zwycięzcy, który... O! I co jest, Piotr? Raz pokaż do kamery. Koniczyna czterolistna. Koniczyna czterolistna. Czterolistna koniczyna. Czterolistna koniczyna. To ja mam to zbudować. Dobra, słuchajcie. Super. Ja nie mam zegarka, żeby ustawić timer. Czy ktoś może ustawić timer 10 minut? Siemanutka. Poczekaj, mogę odpalić tego tableta i będziemy mieli zegarek. Jak coś? No to też jest chyba... Albo dobra, zasad. Słuchajcie, dopóki baterka się nie skończy, o, zacznij pojedynek, to co? A, dawaj. Takie coś. Tak, dawaj. A poczekaj, z zasady, ile mam czasu? To nie wiem, ile masz czasu, tyle co baterka się kończy, słuchajcie. Ło, właśnie rozwaliłem tableta. To pogadamy. Masz jeszcze kilka sekund na zaakceptowanie. Dobra, zaakceptuj. Dobra, czterolista kończyna, lecimy, słuchajcie. And go. Czterolista kończyna. No, za tysięcy, ale to możliwe. Przepraszam. Musi pan zaglądać do mnie tutaj? No, ale wiesz, no. Jak to mawiają? Jak to mawiają Niemcy? Ordung, ordung. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Okej, dobra. Mamy to. Dobra, jumper. Jumper. A co tam u was, drodzy widzowie? No, teraz niestety będzie ostra zacięta walka, więc wiecie. Ja bym nie liczył na rozmowę. Ja bym nie liczył na jakąkolwiek interakcję nawet przez sekundę. Ja nie mam pojęcia, ile mam czasu, nie? Słuchajcie. Słuchajcie, ja nie wiem, ile mamy czasu. Nie mogę z tym, naprawdę. Ja też nie wiem, ile mamy czasu. Ale to jest nieważne. Ważne jest to, że czas ma nas. Najlepszy. Soka. Dobra, mam. Ja sobie wymyśliłem. Ja sobie też wymyśliłem. Ambitne techniki. Ojej, moje palce są takie ten. Są takie nie na miejscu. Co są? Są takie rozwalone moje palce po tym budowaniu T-Rexa, powiem ci, że... No nie przesadzaj, nie przesadzaj. Starość. Czterolistna koniczyna. Nie, to, dobra, to się nie może tak skończyć, że ja przegram. Jak tam leci? O nie. Dajcie radę. Oczywiście, że damy radę. Szybko. Jak wygląda czterolista koniczyna? Ona ma takie... Masz tam doniczkę, jakbyś chciał znaleźć. Ściągawka ma gdzieś tutaj? Jest tak. Ściągawka? Jest, mianowicie taka, że hoduje taką koniczynkę. Dwa, trzy, raz, trójka, dobra, to jest też trójka, i teraz tak czwórki. Gdzie są czwórki? Czwórce. Ale Piotr oszukuje ogólnie. Bo czemu ja? Co oszukuje? Ludka cię pyta, jak wrażenie po mazowieckim z Walkowską, Piotrek. A bardzo sympatycznie, poznałem wiele super osób i pozdrawiam serdecznie każdego, kto mnie rozpoznał. Rafia chyba 12 osób. O nie, Piotr liczył, słuchajcie, nie róbmy przykrości. Nie, ja się tak śmieję, także spokojnie, nie? Ja mam naprawdę duży dystans do siebie. Przytulmy teraz Piotrasa. O, bólu nie przytulaj. Raz, dwa, trzy. Co tam? Łukasz, wycisz Piotka na live, to nie będziesz przegłosu. Ale on podobno jest wyciszony. Znaczy ja nie jestem wyciszony. A co, znowu cię łapie przegłos? Jak mam wyciszyć Piotka? Znajomi. Dobra, też nie buduję, to mnie było. Nie wiem, jak to znaczy. No to możesz sobie ten. Możemy zrobić przerwę techniczną, aby to ten. Nie robię przerwy techniczną, zbudujmy go do końca. A ja nie mogę budować konieczyn? Koniecznym? Po angielsku tak, konieczyn? Nie umiem. Dobrze jest. Nie umiem. Jestem słaby w konieczynki. Konieczynki dla chłopczyka i dziewczynki. Co ja śpiewam? Majster. Jestem bardzo słaby, jeżeli chodzi o to.
Dobrze jest. A jest dalej przegłos? Łukasz, czytaj, w ogóle wróciłem do starego gigacza. Gigacza wróciłeś do starego profilowego? Czy co? Gigaczat to mi się kojarzy tylko z jedną rzeczą i to jest taka pozytywna rzecz. Gigaczat. Okej, ale ja nie wiem, jak go wyciszyć. On się sam wyciszył tak naprawdę. Nie wiem, jak go wyciszyć. Nie mam pojęcia, Łukka. Musimy to jakoś ten... No... Ogarnąć. Ale ja już nie chcę robić testowych rzeczy. Żadnych. Ja jestem wyciszony. Ja teraz też powinien być wyciszony. No jest. No, mogę być bardzo cichy teraz, nie? Cichu. Dobra, to możemy ciszej mówić. Będziemy szeptali. Tak jak mówisz. Aaa, to Austria! Okej. Okay. I co, zakończył się? Pojedynek już czy nie? O nie, pojedynek się zakończył. Mówcie kiedy stop. Co? Budujemy koniczynę, no dobra. Dobra, to już tam doczepiłem to, okej. Okay. No nie, dobra, zbudował lepszą. Ja zbudowałem taką. A chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa koniczyna? To tam masz takie, musiałbyś się, bo ja jestem podłączony na tym. Budujemy koniczynę. ASMR zróbcie. Co to jest ASMR? A, to te odgłosy budowania takie. To macie ASMR przegłosów. Siema, nieznajomy. Nie, no masz koniczynkę ogólnie. Ja mam takie bardzo, bardzo przaśne, nie? Ekologiczny kwiatek zrobiłem. No, nie zrobiłem kończynki. Piotr zrobił lepszą kończynkę. Nie, Ja oddaję Piotrowi punkt. Gratulacja. To jest taka ręka za ścianę, nie? No, tak. To się nazywa portal. Ej, ale kończynka. Czekaj, ja sobie spokojnie. Patrzcie na to. Węgorz. Z rowerza. Chuj, jak to się przedłużyło, ty patrz. Start sklepu. Okej, czaję. Chodzi o ten sklepik tam wspomniany, gdzie będzie największy sklep, tak? Jaki sklep największy? Okej, to budowałem jeszcze. To jest taka bardziej na Boże Narodzenie. A to taka świąteczna kończyna, zdarzają się takie. Spoko, Dominika. Dobra, słuchajcie, to co, losujemy kolejny temat. To rozwalamy. Ale bardzo fajne... A kto wygrał? Powiedzcie mi, kto wygrał. Tak dla mnie obu pulny walkover albo remis. Słuchajcie. No dobra, no to powiedzmy, że wytestowaliśmy, jest spoko. Przydałby się jakiś taki minion do rozwalania klasków. Poproś Piotka, żeby pokazał robot T-Rexa. No to pokażę wam. A to ten, spoko, pokażemy. Tylko najpierw mamy tutaj zajęcia. Jeszcze mamy dwa strzały ogólnie. Pamiętajcie, że od 20 kończymy dobrą wąskę z majstrem. O. Więc nie ma co tamto, także wybierajcie następny temat, chyba że chcecie oglądać robot T-Rexa. Czekaj, no wylosujmy, no się narobiłeś tych karteczek, to jest jeszcze jedno zadanie, bo to tak być nie może. Dobra. Teraz ty jesteś środką. Tak, jeszcze przed nami jeszcze zostanie jedno zdanie. Dobra, co to jest? O Boże, dinozaur, o jak ładnie. Dinozaur. Tak? No nie, dinozaur. Piotr zbudował dinozaur ostatni. Dobra, nie, niekoniecznie. Słuchajcie, jedziemy z dinozaurem. Też mamy tak mało czasu, tak? Dobra. Jedziemy z dinozaurem. Budujemy teraz dinozaura. Super. Oj. No nie, chodź tu. Teraz będzie full focus, nie? Na pewno już. Teraz nie usłyszy nas nikt. Dobra, to zrobimy. Ja mogę takiego z koliozą zbudować, dinozaura. A takie są najlepsze ponoć. Co? Słyszałem takie, że takie są najlepsze, więc... Niech będzie, to będzie ten. Skoliozozaurus. No nie, tak nie może. Tak nie może być. Dobra. Tak. 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 Dobra, to. Dobra. Mamy to.
Ja z Piotrem nigdy nie wygram, słuchaj, on jest za dobry. Tam. On jest za dobry. Gadanie, majster, dobry. Dobra, co jest, co jest? Słuchaj, Dominika, co jest grane? Zdrowe pytanka. Zawsze z chęcią odpowiemy. Na pewno odpowiemy. Na każde pytanie, które się zrodzi w waszej głowie. To był brontozaur chyba ten sobie roślinie, nie? Dziękuję. Tak. Dziękuję za wszystkie dziewczyny, słuchajcie. Trawozaurus. Trawozaurus. Trawozaurus, dokładnie. Co jest grane z tym gramem? Dzięki nieznajomym za zrobienie. Pozdrawiam wszystkich nieznajomych, którzy są już teraz znajomymi. To zabrzmiało z krypki. Tak, tak miało zabrzmieć. Dobra, tu masz minutkę, gdzie tu masz minutkę? Dobra, mam minutkę. I nie chodzi mi o minutkę, gdzie chcę. Byłbyś może... Tu miał 500, no dobra. Wiele plus. Wiele set w Szczecin, obrytnie jest to potrójne. No nie, ja się wkopałem w potrójne. Ale spokojnie widzę tego. No na pewno. A, włosy mi przeszkadzają moje cudowne. Wystylizowane na nich. Dziękuję za wszystkie rzeczy. Dzięki. Cyk. No, cyk nawet. Cyk. Myk cyk. Cyk myk. Dobra, fajnie. Nie, brakuje mi jednego rąbku, coś tam. Rąbkozaura. Rąbek tajemnicy tyranozaura mi się skończył. Rąbkozaur się skończył? Aha. Ale ja go znajdę. Kiedyś go znajdę. Nie, nic powiem do dzięki. Słucham, co jest grane, co jest grane? Znowu jest przegłos? No nie, jak to jest możliwe? To następnym razem coś obczajmy, aby tego nie było. Wytrzymacie na pewno chwilkę jeszcze. Dajcie tutaj się, wiecie, dajcie upuść tym emocjom całym naszym. Nie, to będzie wszystkie powinni klocki i wszystko inne, to musi być irytujące, przepraszam. Ja się potem wyłączę ze swojego dźwięku najwyżej. Dobra. No nie, nie, nie. Piotr ma za mało klocków specyficznych, tak? Ale spoko. Przepraszam. Słuchajcie. Piotras to Piotras. Możemy mu wybaczyć. Dziękuję. Dziękuję za wybaczenie. Nie, pięknie, ale wybaczymy mu. O, co słodkie z twojej strony. Dobra. Okej. Okay. Widzę. Dobra, teraz tak. To... Stresujesz się? Masz ciśnienie? Ja? Absolutnie nie mam ciśnienia. Nic się nie skacze. Ja też nie. Po tylu kawach to już wiesz. Ale bardzo się cieszę, że mnie odwiedziłeś. Ojejku, to jest takie miłe. Powiem wam, że majster ma takie dobre serduszko. Jest taki miły człowiek. Tak, już tutaj wiesz. Oboje wiemy, o co tu chodzi. O co? Rozproszenie? Możliwe. O, dokładnie. Nie, ale tak na serio. Złość, gniew, nienawiść. Harmider, rozgrabiasz, nie wiem. Tak. Właśnie to. Jak tam twój dinozaur? Kurde, wychodzi z lasu. Jak ty? Dobrze. No nie, nie ogarniałem tego przegłosu teraz, wiecie? Sorki za to. Sorki bardzo mocno za to. Czekaj, zrobimy to. Aha, nie dałem w ogóle zaakceptuj, ale zrobiłem... Czekaj, coś mi się zwiesiło. Co? Coś mi się zwiesiło. Dobra, ja się na chwilę wyciszyłem, ale i tak będzie mnie pewnie słuchać od majstra, więc damy radę, zobaczymy jak to będzie działać. Także zrobiłem coś, aby nie było przegłosu. Tak pan.
Ale może być, czy dinozaury są kwadratowe? Słuchajcie, jest przegłos jeszcze, czy nie? Nie ma dinozaurów, nie są kwadratowe. Czekaj, mogę tutaj trochę tak ten... Ty, ale, no dobra, no nie wiem. Zobaczymy. Czym jak on wyjdzie? Klaposaurus Rexa. Klaposaurus. Klaposaurus, tak, bo klapie klapą. Klapu klap, klap klap. Klaposaurus Rex w ogóle. Ja nie mogę z tym gościem przebywać w jednym pomieszczeniu. A ty grozi klaposaurusem. Nie mogę, nie mogę. To jest... Wszystko możliwe w tym świecie klaposaurów. Dobra. W ogóle ten, przy mnie nie zadziałało to akceptowanie tego wyzwania, więc zróbmy sobie jeszcze, nie wiem, minutę i koniec, nie? Ale co? No, akceptacja czegoś nie poszła, tak? Tak, tego TikTokowego czegoś. Tak, aha, tej baterki TikTokowej. Tak, ale spoko, to dajmy sobie jeszcze po prostu 2 minuty i tyle, nie? Aha. Może dlatego, że co jest? Co jest? Może dlatego, że jest oklapany. A, okej. Okay. No nie, Patryczek, ty to jednak. Ty to jest majster. Majster jest tylko jeden. Aha, w sumie nie, ja jestem jednorazcem, dobrze, to może być coś razem. No dobra, słuchajcie. Mówisz, że kończymy? No ja już skończyłem dinozaura, nie wiem. Ja też. To skończyłeś? Ja mam trabozauro, kawozaura, Rexa. To ja jeszcze dołożę tak na szybciora parę tych groszków. No dobra, no tak, to jest mój dinozaur roślinożerny. Słuchajcie, zobaczcie, spójrzcie w jego oczy. Kto by się w nim nie zakochał? No. Hej, dziękuję, Alkan. Alan Krajewski. Znowu ktoś to jest. To jest, patrzcie. To jest z takim nohalem wielkim, z długą szyją, bo jest roślinożerny i musi daleko sięgać. Ma też trochę z kucyka, bo Piotras lubi kucyki. A to. I ma dlatego taki My Little Pony ogonek w ogóle zrobiony specjalnie i takie nóżki teraz wysokie. Teraz ja głosuję na niego, bo jest kucykiem. A, wiedziałem, co robisz z kurczynyką. No oczywiście, wiadomka, nie? I to jest, to wiecie, to jest Greenbow Dash. Greenbow Dash. Ja znam tylko Rainbow Dash z kucyków, więc to jest Greenbow Dash. Greenbow Dash. Dobra, to ja mam takiego nie trawożaura, tylko mięso żaba. Greenbow Dash to jest. Spoko, Dominika. Co masz? Ja mam tego, kawożarła, trudne słowo. Ej, ale zrobił ładniejszego. Znowu zrobił ładniejszego. Czemu? Ładniejszego zrobił. No popatrz, jak się przytulają. No. Dobra. O, wystarczy. Nóżka odpadła, temu trawożarło. Okej. Okay. No dobra, no mojemu jeszcze chwila i by był fajny. Jest, bardzo ładny, bo jest tym Greenbow Dashem. Greenbow Dash to jest. Greenbow Dash, po prostu jego trzeba uwiecznić na fotach. Nie rozwalaj go. Greenbow Dash musi zostać. Greenbow Dash i koniec. Jestem z nas dumny ogólnie. Piątka z plusem. Tak, to jest Jezus, no. A znasz Jezusa? Piotrka wygląda jak wyrośnięta żaba, trochę tak, ale dobrze, nie kaczka. Chociaż raczej jest kaczka. Więc spoko. Piotr ma z PGL-ego pytanie, czy będzie jakieś okazje we Wrocławiu na spotkanie inne niż lipiec. No ja wiem, że Piotrka lepszy. No wiem, że lepszy Piotrka. Ja sam przyznaję, że jest Piotrka lepszy. Tam. Ja jestem sam serduszkiem z Greenbow Dashem, bo wygrywa, bo jest kuckiem. Piotrka jest lepszy, bo ja nie umiem budować. A to nie umiesz budować. Że to mało stresu do jednego Masters. Nie, naprawdę jestem z ciebie dumny, Łukaszu, jak dla mnie to ten. Obydwoje jesteśmy zwycięzcami, bo zbudowaliśmy. Co? 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 Poszeptaj mi do łóżka. Nie, ale popatrz, my się zrobi się uzupełniamy. To są nasze 2 dinozaury. Ale co jest z żyrafą? To jest żyrafa? No wiesz co? Żyrafozaur. Ja już prawie chciałem jechać pod Warszawę, no. Kurczę, no. No i teraz człowiek nie wie. Cały misterny plan, papa. No i teraz co mam zrobić? Nie wiem, ale mogę ci dać... A, ze skrzydłami będzie fajniejszy? Teraz to jest unicorn. Nie, Pegas. Pegas. To, no. Ładę, bo ci fani Bronisu zaraz ten zjadą, że... Dobra. A Pegas. Masz zielonego kwiatka zwycięstwa, bo ten... Przepraszam, Pegas, tak. Dziękuję. O, tu jest kwiatek zwycięstwa, to dla mnie? Tak, dla ciebie. Dziękuję. Wiedziałem, że to zrobisz, dlatego zbudowałem o klocków, których nie chcę. Żartuję. No nie, dobra. Czyli Piotras masz fankę tutaj. O, super. No thrill. Pierwsza fanka.
No, to wszystko wiadomo, nie? Odpiąć ten mikrofonik, bo na razie mi niepotrzebny. Dobra, tak, słuchajcie, to co? To zostało ostatnie zdanie. To masz z tego swojego ten. Greenwoodasza. To idą na półeczkę, bo ogólnie. Greenwood. No dobra, to teraz rozłóżmy gościa w ostatniej rundzie. No. Dajcie mi chwilkę. Tak pomyśliliście. Ale ten. Ty jesteś drugą fanką? OMG. Tracę fanki za fankami. O nie. Już bad boy nie wystarczy. Jestem duszką. Ale już bad boy nie wystarczy. Chciałem to zrobić. Wiesz, czekaj. Piotr musi wyjść na chwilę. Przemoc domowa. Piotr wyszedł z live'a niechcący. Coś mój internet nie ten. Skończył się internet. To jest astralna, to mnie tu naprawdę nie ma. Naprawdę, skończył się internet. Serio, mówię wam. Słowo nowo. No. Skończył się internet. No, nie, to tak jest, wiecie. Lecę na GFR. Ja mam głosy jakieś w głowie. Słyszę Piotra czy coś, ja nie wiem. Jakieś głosy mi mówią, jakieś różne rzeczy. No dobra. A bo ci robisz? 8K serduszek, dziękuję bardzo. Duch mnie dotyknął mnie duch. Ej, to jest piękny tytuł na książkę, dotykną mnie duchy. Autobiografia Lego Mastersa. Dziękuję. No dobra, słuchajcie. Dzięki Piotrze. Duch mnie dotyknął. Powieść napisana przez Huberta Juliusza Łukasza Góreckiego. Piękne masz imiona. O, Łukasz sobie poszedł gdzieś po coś. A to możesz sobie zobaczyć ten człowieka z pudełkiem. Ej, zostawię jeszcze 4 karteczki. I właściwie można ten. Zostawił mleko na gazie, tu się śmieje, kiedyś tak się stało. To kto nie zostawił mleka na gazie i nie przypalił i nie zrobił po prostu chaosu w kuchni, to nie wie co to życie. Oj tak. No w ogóle, a jestem fanem Łukasza i także ten. Widzisz, masz swojego fana tak blisko. No, się cię pozdrowiło, może sobie wygłosować ostatni kartonik. Słuchajcie, powiedzcie mi, bo będziecie wszystko wiedzieli. Co oznacza, jak facet daje, zaprasza ciebie na różową łódkę? Jezus tałcz. Bo Jezus zaprosił mnie na różową łódkę. Mhm. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, ale możesz ją przygarnąć i coś z nią zrobić ciekawego. Zrób moka z różową łódką. Różową. Nie do mnie, on. Woo! Dzięki, Bartek. Słuchajcie. Piotras, ten obok tutaj, zaprosił mnie na tą swoją różową łódkę. Ty, ale ona wjeżdża jak masełko. Dlaczego to dotknąłem? Chce ze mną popłynąć. A, okej, dobra. Płyń, Łukaszu, płyń. To nie, to weź tą swoją łódkę, ja wezmę sobie drugą. No. Każdy będzie pływał swoją. Dobra, no nieważne. Ej. Okej, mamy trzeci temat. Teraz tak, może trzeci temat będzie związany z tą łódką. Co wy na to? Okej. Dobra. Ej, wymyślmy coś z tą łódką. Jak już się wzięliśmy? Każdy ma łódkę. Co chcecie, żebyśmy zbudowali? Co? Chyba w ciebie wpłynąć, to nie. No. Jezu. To jest wpływanie na wody. Rybaka. O, rybaka. Rybaka na różowej łódce. Rybak na różowej łódce. To mi się podoba. Jak Piotr, ci się podoba? A zróbmy, jest w gardle z tego wszystkiego. Zróbmy rybaka. Ile dajemy sobie czasu? Po prostu zróbmy go zróbmy go bardzo dobrze. Ładna pogoda, tak. Gdzie jest kotek? Zróbmy go super, dobra. Zróbmy. Zielony rybak na łódce, pięknie. Stary człowiek i morze. Zróbmy rybaka. Ja chcę go zrobić, nie? Córko, rybaka. Dobra, robimy rybaka. Nie ma opcji, żeby go nie zrobić. Siema. Taka grzeczka i tam będzie płynąć. Nie, no rzeczki nie będziemy robili, bo już. No zobaczymy, może zrobimy rzeczkę. Może zrobimy rzeczkę. Zobaczymy. Rzeczka, na 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 na. Rzeczka. Dobra, teraz tak, ja bym chciał. Masz ten slopy takie?
z góry zakładane? Powinny być. Myślę, że jakiś tam na pewno będzie. Dobra. Slow kicki. Nie, żeśmy wykorzystali chyba dwa te prace wszystkie, o, przynajmniej większość. Ich dobra, okej. Okay. A może sobie tam uszczknąć coś z pana tego? Z pana Cezarego. Pana Cezarego, pana. O, to będzie zbyt duży ten. Ty. Nie, no takiego rybaka budujesz? Takiego... Znaczy, ja mam zbudować Piotra? Dinozaur na łódce. No nie, no spokojnie, zbudujemy rybaka. Zbudujemy rybaka, no problemo. Rybaka, ojca robaka. A propos pana Tadeusza. Którego nic nie rusza. Jejku, każdy przestać rzucać takie teksty. Po prostu powiedz za... Stapyt Piotra, stapyt. Co za ziombel. Ale z ciebie ziom. Ziom. Dobra. Ale z takim brzuchem chciałem tego rybaka zrobić. O, to super, zupełnie nie. To jest rybak z brzuchem. Z brzuchem rybak. No nie, no tak nie wyjdzie. Dobra, poczekajcie. Ja muszę to przypnić. Oczywiście mi się nie podoba. To nie skup się, masz na to to. Życie to czas eksperymentów. Oczywiście to. Dobra, załapałem flow. Mam to. Super. Mam to. Piszmy to. Mamy to. Aha. Miałem wizję. Ohoho. No nie. Ciebie to nie są te twoje jezuski, nie? Dinozaur na łódce? Nie, no zróbmy tego rybaka. Jak już załapałem, to już jest koniec, nie? Uwaga na mój wiek, to w sumie mogę być z dinozaurem na łódce. Ale suchar poleciał. Suchar, chcesz wodę na łódkę? Poleciał sucharek nie z tej ziemi, słuchajcie. Okej, ja tu jeszcze coś muszę na łódce zrobić, bo w sumie to jest tak ten... No taki ja jestem srogim rybakiem na łódce. Mam wędkę, która wygląda jak topór. Zrobię coś ciekawego. Co zrobić ciekawego? Ale w ogóle zmagania po prostu... Ej, podoba mi się. Można zginąć, można... Akcja jak w szachach, co? No. Powiem ci, że fabuła się rozkręca jak w dobrym romansie karate, nie? Słyszałem nucenie piosenki jak roz... Tak, dokładnie, słyszałeś. Dokładnie tak. Dobrze słyszałeś. To jest dla mnie. Okej, okay. Dobrze. Tu. Ojej, ale to były hity. No to nie. Się do tego robiło różne halty dzikie. Dobra. Jak widzicie, my nie umiemy budować ogólnie. No. To taki wiesz. Nikt nie umie tu budować. Nikt. To będzie ludziom. Dobra, jest. Mamy to. Mamy to. Ja mam taką wędkę z kwiecia i krzaków. Z kwiecia. Twoje twe kwiecia mnie urzekły. Urzekły mnie te kwiecia, które wyglądały... Rzekłbym? Oto ten Gustaw Holoubek, taki nie jest jeden z naprawdę wielkich polskich aktorów, Gustaw Holoubek. I on... Kim się wyróżnia Gustaw Holoubek na tle innych Gustawów Holoubków? Jego ły sceniczny, tym ły. Człowiek jest jak człowiek. Człowiek jest... Nie, ale serio, to jest taka... Człowiek jest... bardzo dawnej sztuki aktorskiej. Okej. Chciałem się wyciąć coś mądrego, a ty... Dobra, cicho, buduję się. Ja się nie śmieję. Ja po prostu płaczę ze śmiechu. Otrę te łzy wieczorem. Och, dziękuję. Przyjdę do cię z ręcznikiem. A mogę mówić jak taka jedna znajoma. O, dziękuję bardzo. O, brzmi jakby była dwa tygodnie w Ameryce. USA. Dobra, spoko Dominika, pa. Pa. Dziękujemy. Za dużo zielonego? Nie, to nie o to chodzi, zupełnie nie o to chodzi. No, takie klocki wybrał. To nie o to chodzi, akurat to był przypadek.
Czysty przypadek, ale tak. Mamy takie wiosenne klimaty, więc to jest... Znaczy to jest nawiązanie do sezonu na pewno drugiego, jeżeli chodzi o Lego Masters. Tak? Tak? Nie wiem. To jest nawiązanie? Zgadowałem. To ładnie ci wyszło zgadowanie. Mój stary zawsze to nuci, nie? A wiecie co, ja mam takiego szefa, który jest na Florydzie, nie? I mam kolegę w pracy. Masz szefa, który jest na Florydzie? Tak, mój szef jest z Florydy. Pozdrawiam wszystkich fanów Florida Man. A do czego zmierzam, to właśnie kumpel zawsze go męczy. Jonathan, powiedz Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Weź coś powiedz po florycku. Aligator jest w mojej szafie. Ej, ale autentycznie, sprawdźcie sobie na górę. Siema. Florida Man. Elo, Lego. Elo, Amelka. Broku, rybak. Dobra, jeszcze za nie. Broku, rybak? Nie, ja zbudowałem... Cza. Zbudowałem zupełnie nie tego rybaka, którego chciałem zbudować. Tak naprawdę wydaje mi się, że tym rybakiem powinien być jednak bardziej odpowiedni rybak niż rybak, którego zbudowałem. Więc postaram się... Czasem słońce, czasem deszcz. Wiesz co, Łukaszu, myślę, że możemy czasami tu jakiś telewizor zaprosić do nas i też, aby wzięli udział w takim tym. Powiem ci, że mam miejscówkę. Hiperteleturnieju? Tak, po prostu... Czyli to jest teleturniej... Weekend z Majstrem, zrób sobie taki konkurs i przyjedziesz do mnie i nawet zrobię kanapki. Upiekę ciasto. Będzie American Pie, nie wierzcie w to. Już nie upiekę ciasta. Żółwia? Wasze marzenia właśnie się skończyły. Moje też. Nie, dziękujcie. Nie, Stasz, on nie umie piec ciast ogólnie. A ja wiesz? Nigdy. No widzisz. Dobra, poczekajcie. A tam każde ciasto jest zjadliwe chociaż raz. Ej, ale, no bo oboje zrobimy Chińczyka, nie? To będzie przykro, nie? Nie, ja mam po prostu taki... mogę zmienić kapelusz. Nie, spoko, nie zmienię kapelusza. Ja już robię zupełnie innego typa. Więc na luzie. Wyszły takie chińskie badyle. Damn. Więc na luzie, ja już zmieniam typa. Typo zmieniarkę. Ja na rowerze. Co ja mówię, to nie wierzę. W mojej głowie same jeże. Ała, moja głowa. Też słyszysz głosy? Zawsze. Szczególnie w szafie. No dobra. Ja już prawie skończyłem, nie? To pokazywał Kuprowi, żeby nie przeżył. Ja też prawie skończyłem. Nie przeżył szoku. Człowiek jeszcze potrzebuje jednego newralgicznego detalu, który zaraz się tutaj zjawi i pojawi i w ogóle... Dobra, ja potrzebuję jeszcze tylko i wyłącznie dwóch liści. Już będę miał gotową pracę, całą. Pięknie. I jeszcze może trąbkę jeszcze potrzebuję. Bilecik, trąbkę, jaki bilecik? Jaka bilecik? Dobra, wiesz co? Tą potrzebuję, to. No wiesz, proszę, uprzejmie. To potrzebuję i w sumie chciałbym... Zrobić tak. Też w sumie jedna część już została. Ale że nie mam chyba takiego koloru, który bym chciał. Mam. Pięknie. Ale to nie może spoko wyzwanie. Tak. Powiem ci, że to są randomowe klocki. No i co? Opowiedz mi coś o tym. I bardzo mnie cieszy to, że możemy zbudować coś z takich losowych klocków, co powoduje, że budujemy. Masz dla mnie challenge, Oskar Supiński. Oskar Czubiński. Mhm. Okej. Okay. Wow, ale tu jest ten... Wow. Panie, mega. Megatron. O, nowy transformacje, lubicie transformacje? Bo ja tak. Kto zrozumiał tego, pozdrawiam.
Dobra, słuchajcie, ja już mam rybaka, który łowi rybę. Ja też mam rybaka. Dobra, mam też. Słuchajcie, to jest pan Janusz łowiący ryby. Oj, jest piękny, biedny. A, pan Janusz miał trzymać browara w ręku. O, nie, to nie może być, bezalkoholowe. Bezalkoholowe. Znaczy no, dobrze, do czym. Tak. Piękny. Typowy pan Janusz na rybach. Cudowny, powiem ci, że łypie okiem tak jak prawdziwy rybak. Typowy rybak. No tak, no to mówisz, że to ma być normalny rybak. No, popatrz na mnie. Zobacz na to. To jest, ma nawet spławik taki zrobiony. O, ty. I ma tutaj napój orzeźwiający. Więc wiecie, no ej, słuchajcie, no jak na, nie wiem, 5 minut budowania, czy tam 10, ale zobaczcie, jak są wyprofilowane buty. On ma takie buty, to są mokasyny tak naprawdę. Widzicie tutaj, jak ma tak zadarte do tyłu te rzeczy, to są mokasyny. I zobaczcie, jak jest wyrzeźbiony, on jest po prostu, on chodził na siłownię. No, zobacz, jakiego ma bicka, jak tutaj trzyma ten napój, ma takiego bicka zrobionego wielkiego. Prawdziwe łydki rybaka. Znowu Gorę wygrał? No nie. No ja zrobiłem takiego mnie jednorożkowego rybaka, zawsze chciałem mieć taki kapelusz. To masz też spławnik z takiego źdźbła i tutaj taka scenka, jakieś badyle typu coś tam. Także ten jest taki pływu. Nie wygrał. Nie wiem. Niech widzowie zadecydują w sumie tam. Wszyscy powiedzieli, że wygrałeś. Aj tam. Obydwoje jesteśmy zwycięzcami. No ja wiem, że jesteś Piotr. Ja wiem, ja mu kibicuję bardzo mocno. A ja tobie kibicuję i w ogóle wszystkim wam. I dzięki każdemu, kto do mnie zagada na Mazowieckim Festiwalu Klocków. Miło było was zobaczyć, haha. No taka dioramka, winietka tak zwana. No, dobrą pracę zrobił. Jeśli nie znacie. Jesteś miły. Nie znacie się na sztuce. Nie no, żartuję. No wygrał. Znaję, że wygrał. Zobaczysz, że tak piję na wizji, ale to czysta woda mineralna. Ale miłe, że tak powiem, doświadczenie. No co, Ludka się wstydziła zagadać do Petrasa? Co ty mówisz? Tutaj Petr wam pisał, że tacy Lego Masterzy, no nie żartujcie, nie potrafią budować. No nie potrafimy. Ja to tylko... Że ja nie potrafię budować? Co, nie, że my chyba to tak ogólnie. No to było tak... nie, no, w sumie taki żarcik, nie? Albo konstruktywna krytyka. Nie no. Znaczy ja powiem tak. Ja się dobrze bawię zawsze, jak buduję. I nigdy nie narzekam na brak klocków. I buduję tak, jak lubię. I mi się to podoba. Ale podoba mi się bardziej Piotras. A mi się to mi podoba bardziej, bo jest takim cyklopem. Cyklopem, królem, no duchem, nie, ale ty masz, labiryntu. Ale ty masz tak, i widzisz, ty masz zrobione tak, jak ja bym zrobił, czyli tak brickowo typowo. Ale fajnie zrobiłeś tutaj to i zrobiłeś taką małą dioramkę. Więc już w ogóle jest super, nie? Dobry pomysł. A ja nie zaglądałem do ciebie. Ale... Więc jest spoko. Słuchaj. No wiem, że wciąż Piotr, no. Ej, ale dzięki temu, patrz, jakie mielibyśmy szansę w takim Lego Masters dla mistrzów, nie? Stawiam się. Siema, szmatkę do podłogi. Pozdro. Że co? Co byśmy zrobili? Wiem, że nie było obraźliwe. To jest spoko Piotr, luzik. Ja to tak właśnie poprawnie odczytałem, luz. Ale co? No, że Lego Masterzy, że coś tam nie potrafią budować. Znaczy, dobra, no miałeś tego nie przeczytać po prostu. O, aha. Nie. Och, nie, możliwe. Nie, no tak. Taka, nie, tak, są heheszki, spokojnie. Tak jest, wiecie, tak jest ogólnie, no. Tak jest, że po prostu nie można być najlepszym. Zawsze. Tak później będzie niemiło. Wiecie, o co chodzi. No ja rozumiem, Piotr jest dobry. Pierwsza liga, fajna sprawa, ale trzecia też ciekawa, także to mi przyświecało po tym, jak odpadłem. Nie no, Piotr jest dobry. Tak szczerze. A najgorsze jest to, jak wam wleci tutaj klocek i teraz headfana by go wyciągnąć, nie? W ogóle ja nie lubię symetrii, ja zacząłem budować symetrycznie, co mnie to trochę tak irytuje. No dobra, okej, ale czemu wam się on nie podobał? Czemu? Czemu? No dobry był. Za trudny był. Nie. Bo był zawieśniacki. Co? Oj, tu ze wsi. Cześć. Bo a propos sztuki, bo to jest na przykład reprodukcja obrazu Malewicza, czarny kwadrat na białym tle.
I to jest sztuka współczesna, więc no, różne rzeczy mogą się różnie podobać. A swoją drogą, ej, to jest naprawdę genialny obraz, nie? Nie żartuję, jest taki. No dobra, był trochę płaski. Znaczy, to jest... Ej, łydki miał spoko. Ja wiem. Łydki rybaka. W ogóle, jak pokazuje się na przykład białą kartkę papieru, to to jest niedźwiedzica polarna z dziećmi w zamieci śnieżnej. Tak. Nie wiem, czy widzieliście ten obraz. Jak uzupełniam papier do drukarki, to codziennie go widzę. O, nie go często drukują. Teraz dawaj jabłko. No nie. Jabłko? Nie. Proszę bardzo. Super. A może studnię? Bo już mam gotową. Studnię jabłko. Jabłko. Słuchajcie, wybiła 22. Już? No, szybko zacząłem czas, co? 20. 20. Ja skończyć. Co? Nie no, 20 wybiła. 20. No, weź mnie tam ten. Tak jest. Zbudujcie rybę, ale my, ja sobie budowałem ostatnio rybę? Nie, z kimś budowałem rybę ostatnio i... Nie wiem. Ja nie jestem dobry w budowaniu ryby. Dobra, okej, okay, zbudujmy rybę, ja dobra, no. Ja dziwnie w budowaniu ryby ogólnie, ale co mamy? Dobra, no, zbudujmy rybę, no. Zbudujmy rybę. No okej. Okay. Rybę? No, no. Zbudujmy rybę. Okay. Przerobię tą wędkę na rybę po prostu. Łyba, łyba, łyba. No dobra. A taką tu ryba wzywam się akwarium. Ja nie wiem, no rybę tak po prostu wiesz. Ryba. Dobra, ryba ulep, okej. Okay. Co się ulepi, to dogara. Kto jest rybą ulepem? Ale to, jaka to ma być ryba ogólnie? Obojętnie jaka. Jakaś taka. Ryba rzeczna, tururu, jest niedorzeczna. Tururu. Okej, okay, dobra. Czy to ma być taka ryba piła na przykład? Piła. Bo chciała pić. Każda ryba piła. Ryba piła, ryba piła. Pan sobie to przyczepił. Piu, piu, piu. Panie majstrze. Co tam, panie Piotrze? A powiem ci, że ten... Mam jakieś braki w klockach, ale zaraz z tego wybrnę. A, no nie, dobra. Ryba, piwa... A nie może być żółw na przykład? Żółw też jest spoko. Ja chcę żółwia zbudować. W ogóle żółwia zbudować. Dobra, to ja zrobię tą... tę rybę. Rybę ją taką. Czy mi się żółw spodobał już i już jest to koniec. Sobie rób żółwia. Chcę żółwia i zrobię Łukasz sobie żółwia. Żółwia. A to tak teraz. Tak. Że moja wartość przerobowa się już skończyła. Och nie. Co? Moja wartość, nie wartość, tylko siła przerobowa. Dobra, to będzie taka biedoryba. To będzie ryba na miarę bardzo krótkiej dobranocki. Czy to dobranocka już dobiega do końca ogólnie, chciałbym wspomnieć. Nie? A, no to teraz pora na kino familijne. Czyli domek na prerii. Tak jest. Nie robię jakiś samolot, nie ryba, ale dobra. Taki wyjdzie gobfish, derpifish. Au! Rybaku ty. Gobfish. To ID Software, kojarzysz taką firmę, no, która robiła Duma i w ogóle. No to jeden z pierwszych gierek był Commander King i tam była taka śmieszna ryba pikselowata i ona się przejawiała przez wiele gierek, więc w najnowszym Dumie też możesz znaleźć Gobfish czy jakoś tak. Taka wiedza bezużyteczna może się komuś przyda. Tak, jestem nerdem. Nie wstydzę się tego. Dobrze. Dobra. I teraz to, co potrzebuję, to jest dasło. To? Ja znowu. Dobra, nieważne. Nic nie jest dobrze. Co zrobiłem nie tak? Nie, no wszystko zrobiłeś tak. To co zbudowałeś za rybę? Piłem. 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 Piłeś? Piłem. Rybem piłem. Piłeś? Piłem. 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 Dobra. Piłem. No i już to źle. Ale zaraz to z tego wybliniemy jakoś. Au, nóżki mnie bolą. Au.
Na podwodze jest spoko, ale... Do czasu, gdy odezwą ci się twoje te magiczne zmysły. No dobra, no ja też zbudowałem rybę w sumie. Czy to jest ryba, Piotr? No to raczej. Ja prawie skończyłem, ale widocznie teraz już mi to idzie trochę wolniej. Muszę pożyczyć części z twojej studni, ale nie mam paznokci. A... Z czego? Nie wiem, czy to było to twoje coś. Dobra. Zrezygnowałem z żółwia na rzecz ryby jednak. To może być żółw podrany za rybę. I tak skończyłem tu testy w 15 odcinku. Teenage Mutant Ninja. Ojejku, jak ja to wyglądałem. A, muszę się wyprostować. Muszę przerwać jakieś tam 5 sekund. No nie ma takiego w tym kolorze, co bym chciał, więc będzie w tym, co nie chcę. I dobra, ja bym chciał jeszcze to. Ja tutaj, ja mam jedno issue mam, nie? Jedno mam issue, bo ta moja ryba, ona jest super, ale ona chyba nie ogarnia, że jest rybą. Dobra, tak. Mogę ci ryby dać. Tak. No nie wiem, tak, to jest ryba spoko taka? No, taka jest zarąbista, no w momencie. Tylko, że ona ma jeden minus, nie? Ale nie pozwalałby te minusy za ten, przepaściły ci plusy? Wiem, muszę ją zbudować inaczej. Trochę. Tak. 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 Nie wiem, jak zrobiłem. Tak. Dobra. Okej. Slopy potrzebuję. Mam inwerter slopy. Inwerter ma slopy? Gdzie? No, tutaj takie tam nie wiem, ale są takie, może się przydarzyć. Nie. Gdzie? Nie, takie nie. Dobra, to potrzebuję takie małe slopy. Mam w sumie zrobione. Teraz slopy takie tylko. Dobra, to jest tak. Jeden zielony mały. Mały ten plate. Jedynkę plate'a gdzieś? Jedynkę plate'a no. Płaski taki? Ten? No jasny, zielony. O, super raczny. Dzięki. Proszę bardzo. Jedynka plate'a. To jest żółwiofisz. Żółwiofisz, no. To nawet brzmi. Żółwiofisz. No jak? Dobra, i teraz potrzebuję, slopa. Slopa potrzebuję jeszcze jednego. Jeszcze jeden slop jest potrzebny. Albo mały, albo duży slop. Dobra, mam dwa małe slopy, ale chyba jednak potrzebuję dwa duże slopy. Jednego takiego długiego slopa, takiego zobacz, gdzie gdzieś? Slopika, koniecznie. To. O, no i nie. Przepraszam, ja, było blisko, ale to nie, to jednak nie ten, nie ten. Piotr wygrał już? Co? Już Piotr wygrał? Dlaczego? No ale on wygrał, już dawno wygrał. Ja nie wiem, wow. Ale mi się porajtuzać teraz, co? No nie wiem, nie dostrzegacie piękna po prostu. Nie, no żartuję. O, nie dostrzegacie piękna i wszystko się rozpadło. Dobra, piękna. Słuchajcie. Już też doczepiam, bo mi się odczepiło, wybaczcie. Ja mam swojego fisza. Dobra, ja zrobiłem fisza. Ja też nie wiem, czy go widać, czy nie. To jest mój żółwiofisz. Dobra, ulep jest, ale jest. O, ale ładnie. Siema Kamil, elo.
To jest żółwiofisz. Tu ma oczy z przodu ogólnie, jeżeli chodzi o to. Pływa tak. Jest obrócony też astralnie. Astralnie. Tu ma. To jest żółwiofisz. Piękny. O, te wybuchy. A to jest goldfish? To jest taki bardzo denny, bo mieszkający na dnie czompacz, który ma wielkie oczy do wynajdywania resztek pokarmu, planktonu i ma takie zębiska i robi sobie czompo, 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 czompo. No i ogólnie to. Człowiek się skupiał na szczegółach i nic, nie? No ładnie zrobiłeś. Tylko nie wiadomo co to jest. Nie, no to ogólnie w Sequestie na pewno by wystąpił. A co to jest Sequest? A taki kolejny stary serial. Jejku, no ładnie jest to stary. Serial o łodzi podwodnej, która tylko była super łodzią podwodną. Dobra, totalna porażka. Ja tam. Takie tam pomysły na szybkości. Słuchaj, niezdechnięty żółw. Tu pogrzebałem dzisiaj przynajmniej 3 projekty. Z czego jestem dumny, bo jest to dla mnie doświadczenie. Mało tego, jest to dla mnie doświadczenie do tego, że mogę przybywać z takim mistrzem Lego jak Piotr. Ale cukrujesz, a co, liczysz na kolację czy tam? Nie, wszystko się kończy na jedzeniu. Nie, każdy z nas jest zwycięzcą i ogólnie. Ej, a teraz jest nosorożec, nie? O, nosorożec to fish. To jeszcze lepsza nazwa. Rhino fish. Ej, Rhino fish. Znaczy, ja tu widzę potencjał. Ogólnie. No, ej, ogólnie takie kształty porobić i zrobić takie dzikie akwarium. Ej, a to nawet tak wygląda jak taki UFO. Pipu, jestem UFO. Zależy jak go postawicie, to jest wielofunkcyjne. Stary, patrz. Dziękuję, Aśka. Tu zrobisz taki nos. Skorpion. Stary, patrz. Tu zrobisz taki nos, tu ma taką czuprynę i... To Ludka? Ludka? Nie przesadzaj trochę. Proszę cię. Dobra. Dziękuję, Aśka, za 20 róży. O, 20 róży dostałeś. Aż to romantyczne. A co za te róże się robi w ogóle? No kąpiesz się później w różach, w płatkach róż, chodzisz po płatkach róż. O, też co. Cześć, kot. No. A to jest pysztek, siema. A, pysztek. Dobra. Zabawka wielofunkcyjna. Czegoś ci brakuje chyba, co? No trill. Dobra, słuchajcie. 20:11. Mam nadzieję, że jutro widzimy się na porannym WF-ie. Z majstrem. Szalony. WF-y wam robi. Dobrze. Także do zobaczenia jutro na porannym WF-ie. Słuchajcie. Ja będę już kończył. Piotrek też już będzie kończył. Aha. Piotrek, tak. Mama cię woła. Nie, ja muszę kota nakarmić, nie i w ogóle. Także siema, Mateo. Ja mówi wam papa. No i sobie tam rób swoje. Nagle być, no nie, naprawdę. Co? Nagle być 49 pompek. Kazali ci, teraz jedziesz. Dobra, no. Dobra, zrobił 20, okej. Okay. Czekaj, prawie pół. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo, że byliście na dobrej nocy z majstrem. Dziękuję Piotr, że byłeś z nami. Nie wiem, czy to się tak nagra, że podajemy sobie rękę przecież. Ej, ale efekt specjalny. U mnie jest tak głupio rozniechane, u ciebie tak lepiej. U mnie też. Jezu. Dobra, oddaję ci tą żółtą, różową łódkę. A to jest dla ciebie na pamiątkę. A, dziękuję. To będzie... Będziesz mógł to użyć jakoś tam. To chcę jeszcze swojego węgorza, czy tam węża rzecznego. Dobra. Pogłasz kotka. Gdzie jest kotek? Nie mogę głaskać kotków. Nie mogę. Kotek już sobie poszedł szamać. Nie umiem głaskać kotków. A jeszcze pogłasz. Ja nie umiem. Kiedyś ktoś może mnie nauczy głaskać kotków. Miałem okazję ostatnio głaskać kotka, ale... A mnie nie nauczył. Dobra, pogłaszczę kotka. Pur. Zaplątałem się w kotka. Zaplątałem. Dobra. Dziękuję, Aśka Supińska, za pozdrowienia dla Piotrka i dla mnie. Dobrze, zabiorę zabawkę wielofunkcyjną i ci ją przywiozę. Dobrze, to tak. To dziękujemy bardzo za... za co? Za wieczorynkę. Nie, za dobranockę. Wieczorynka. W ogóle, kto używa słowa wieczorynka? Cześć. Wieczorynka to... Jakiś relikt epoki, nie? To starzy ludzie używają. Wieczorynka. No kto mówi wieczorynka? Dziękuję wam bardzo za dobrą nockę razem z majstrem. I w takim razie żegnamy się i do zobaczenia jutro na porannym WF-ie. Jutro mamy sobotę, a pojutrze jest niedziela, bo przeważnie po sobocie jest niedziela, chyba że jakiś kalendarz tego nie ma. Tak? Zawsze jest? No
przeważnie. A dobrze, chyba że się prześpi. Znaczy mogę ci narysować taki kamerz specjalny majstro, nie wiem, co tam chcesz tam. Chyba że się prześpi, to wtedy nie ma na przykład soboty, bo pominąłeś sobotę. Okej, okay, dobra, w każdym razie widzimy się jutro na porannym WF-ie. Bardzo wam dziękuję. Żółwiofiszem. Nie pucuj się, bo i tak już masz przechlapane. Więc spokojnie. Po rajtach tak zwane. Pojechałaś. Po rajtach. Więc oczywiście żartuję. Do zobaczenia już dzisiaj. W sumie już jutro z rana. WF będzie o godzinie 9. Fiu. Dokładnie. Także do zobaczenia o godzinie 9. Poranny WF. Dzięki wielkie, że mogłem tutaj wystąpić. Majster, szacun. Zapraszam częściej. Trzymajcie się. Cześć. Smacznej kawusi. Pozdro od majstra i... I co ty mówisz zawsze? Smacznej kawusi miłego dziomka. Nie. I mroczne pozdrowienia. Dokładnie tak. Mroczne pozdrowienia. Pozdro od majstra. Podwójne pozdro od majstra. Poczekajcie. Ojejku. Poleciało do was. A ja pokażę ślimak. Nie. A śmieszy was jeden robaczek? Dwa robaczki? A cała rodzinka w plecaczkach? Dobra, to był głupi żart. Dobra. Śmiechała teściowa z rodziną. Dzięki, dobra. Dzięki Notril. Trzymaj się. Cześć. Poczekaj. Teraz zaczną wibrować. Dobra, kończymy. Pa. Pa. Cześć.